Cześć. Everything you said they already knew, more or less. So here's something that you didn't know. Celem wycieczki z tego odcinka jest bardzo niezwykłe miejsce. Powstało ono niedawno przy okazji budowy autostrady bursztynowej. Na odcinku okalającym Częstochowę. Przebywamy w miejscowości Wyrazów, lokalizacji świetnej, znanej wszystkim amatorom kulturalnych wyścigów samochodowych, czyli takich, które nie są realizowane chamsko na ulicach miast, a na dedykowanym torze. Pragnę jednak uspokoić, zalew, który jest za moimi plecami, nie pochłonął toru, który tutaj właśnie się znajduje. Jak więc sami widzicie, tor, który znajduje się za moimi plecami, jest bezpieczny. Nie został on pochłonięty przez autostradę, aczkolwiek jego dawny wyjazd, raczej dojazd, łącznica przez tą autostradę zostały pochłonięte. Sam tor, znajdujący się w miejscowości Wyrazów, znalazł się przed wyborami w kręgu zainteresowań władz Częstochowy i gminy Blachownia, pod auspicjami której właśnie ten tor się znajduje. Całkiem możliwe, że dla zdobycia przychylności środowisk motoryzacyjnych ten tor w przyszłości zostanie za jakieś środki zrewitalizowany. Jak szybko? No nie ma na co liczyć, że to się stanie w najbliższym czasie, prędzej tuż przed wyborami samorządowymi oczywiście. Chodźmy jednak nad wodę. Wszak to woda i ten zalew jest celem mojej peregrynacji. W tymże przedsięwzięciu odcinku zobaczymy, co jeszcze wyjdzie. Zalew, w którym w sumie stoję, został utworzony sztucznie przy okazji budowy autostrady A1 na wysokości Wyrazowa na odcinku okalającym miasto Częstochowa. Zakładam, że jego celem jest gromadzenie wszelkich wód opadowych oraz wód z lokalnych cieków wodnych, tak licznie występujących w okolicy. Cel prosty, uchronienie autostrady przed podmywaniem, przed zalaniem. Dziwić może jedynie bezpośrednia bliskość nasypu drogi, no ale nie będę na ten temat rozprawiał, to jakiś inżynier nad tym siedział i nad tym się ciężko głowił. Więc jeżeli tutaj ulokował ten zbiornik retencyjny, no to znaczy, że takie miejsce jest właściwe i spełni ono właściwie swoją funkcję. Dojazd w to miejsce jest bardzo wątpliwy, można powiedzieć, że żaden. Widziałem tutaj tylko 3 samochody, wszystkie były terenowe. Dlaczego? Ciężko tak wjechać? Pamiętać wszak, że należy, że to jest obiekt na razie czysto inżynieryjny. Cel gromadzenie wód to nie jest obiekt rekreacyjny. Funkcja rekreacyjna zostanie tutaj dopiero nabyta. No bo jak nie trudno jest przewidzieć, zresztą co już się dzieje, lokalna ludność szybko się zorientuje, że w okolicy powstała nowa plaża z dosyć czystą wodą, bo jest ten zbiornik zasilany przez cieki wodne, przez wodę źródlaną. Na chwilę obecną więc mamy do dyspozycji małe, kameralne, może nie ciche, ale ustronne, dzikie kąpielisko. Warto zwrócić uwagę na ukształtowanie dna. Niech lustro wody was nie zwiedzie, że tam jest taka gładź. Wydawać by się mogło, że powierzchnia zbiornika jest gładka. Nic bardziej mylnego. Zwróćcie uwagę na ukształtowanie terenu dookoła. To samo jest pod lustrem wody. Teren ten został wyrzeźbiony przez maszyny budowlane, wciąż obecne w okolicy. I z łagodnymi spadami tutaj raczej nie będziemy mieć do czynienia. Tym bardziej więc należy się wystrzegać beztroskich kąpieli z udziałem najmłodszych. Trzeba zwrócić też uwagę, że i sam grunt jest jeszcze mocno niestabilny. Zapada się zarówno tam, gdzie jest sucho, jak też pod stopami, tam, gdzie akwen już żyje. Zabawy tutaj na razie nie będą bezpieczne. Jak tu dojechać? Stary dojazd prowadzący do toru wyścigowego Wyrazów absolutnie już nie wchodzi w grę, bo został on pochłonięty przez autostradę.
Jedyne dwie możliwości to albo dojazd od strony miejscowości Walaszczyki w gminie Konopiska, albo też zjazd z trasy opolskiej w Opole Częstochowa. Na obrzeżach wyrazowa przecinka przez tory kolejowe, a następnie dojazd drogą taką gruntową i asfaltową na to miejsce. No ale jeszcze długo Saint-Tropez z tego nie będzie. Widzimy się na szlaku.